Nazywam się Kinder. Jestem Franek. Nazywam się Karol. Julia. Jestem Krzysiek. Klaudia. Nazywam się Adam. Chciałam spróbować czegoś innego, ponieważ była zupełnie innym odzwierciedleniem tego, jak mają wyglądać szkoły. Wybrałem tę szkołę ze względu na to, że chodziłem wcześniej do gimnazjum Montessori. Ponieważ czuję, że daje mi najlepszą możliwość rozwoju moich zainteresowań. Ponieważ podoba mi się bardzo podejście do ucznia. Bo zdałam sobie sprawę, że Cogito jest moją wymarzoną szkołą. Tym, że mamy tutaj wiele swobody i takiej wolności do realizacji swoich pasji i zainteresowań. Innym podejściem do ucznia. Większa integracja w klasie. Mamy też do siebie zaufanie. Nauczyciela. Potrafią nam w inny sposób, dobry sposób, przekazać to, co mamy umieć, nauczyć się. W tej szkole są bardziej wypuklone relacje między ludźmi. Podoba mi się praca własna. Wolność wyboru. Zdecydowanie wyjazd na jachty. Zaufanie do ucznia. Projekty edukacyjne. Podejście nauczycieli do uczniów. To, w jaki sposób przekazywana jest nam wiedza, to, że mamy dużo projektów edukacyjnych. Myślę, że jestem bardziej otwarta na ludzi. Udało mi się bardziej sprofilować swoje zainteresowania. Na pewno rozwinęłam się bardziej w języku angielskim. Zaplanować mniej więcej dalszą naukę. Jestem bardziej pewna siebie, nie boję się podejmować kroków w realizacji moich marzeń. Co to za pytanie? Po prostu warto. Ponieważ nasza szkoła daje dużo możliwości w rozwijaniu swoich zainteresowań. Ponieważ zyskamy ogromne doświadczenie. Nie. Nie. Nie, ponieważ wiedziałem, że będzie. Nie odczuwałam żadnego stresu i nie miałam w sumie ani jednej chwili zawahania, że wybieram szkołę, o której nigdy nic wcześniej nie wiedziałam. Zaryzykowałam w zeszłym roku i teraz zupełnie nie żałuję tej decyzji. Praca własna to jest czas, w którym możesz rozwijać to, co lubisz i to, co cię naprawdę interesuje, a nie to, czego musisz się nauczyć. To jest godzina w ciągu dnia, gdzie mamy okazję poświęcić się temu, co nas interesuje. To jest naszą taką przestrzenią do realizacji swoich zainteresowań. No, praca własna jest to taki czas w ciągu dnia, który jest przeznaczony na to, czego na pewno nie zrobisz w domu. Odwaga. Uczniowie. Odwaga. To jest nowa szkoła. Wprowadzamy normalność do szkoły. Mamy kanapy i próbujemy od dołu zmieniać edukację. Chodzisz do szkoły, bo nie dlatego, że musisz chodzić do szkoły, tylko że chcesz chodzić do szkoły. W tej szkole możesz być sobą, możesz zapytać o wszystko. I szkoła i nauka stoi na drugim miejscu w stosunku do twoich zainteresowań. Jeśli lubisz kolekcjonować skały, bardzo nam na tym zależy, żebyś u nas w szkole mógł to robić lub mogła to robić. Indywidualne podejście do każdego ucznia lub uczennicy. Gotowości spotkania. Otwartości na relacje. Szukamy pewnego rodzaju dojrzałości i nie myślenia tylko o nauce, tylko o rozwoju. Takiej otwartości na drugiego człowieka. Ciekawości świata, a właściwie może chcielibyśmy jej nie zabić, bo czasami w szkole jest tak, że muszę się nauczyć, muszę zdać, a nie zastanawiam się nad tym, co mnie ciekawi. Samodzielności. No chyba dla wszystkich, którzy potrafią trochę wyjść z jakiegoś takiego utrwalonego schematu, którzy są gotowi na to, żeby doświadczyć czegoś, no jednak innego. Dla ludzi odważnych, ale nie takich, którzy się nie boją, tylko chcą działać pomimo jakichś trudności. No, osiągnęliśmy to, że jest tutaj grupa ludzi pełnoletnich, niepełnoletnich, którzy chcą wierzyć i wierzą, że czują się tu dobrze. Osiągnęliśmy jakąś tam mikro świadomość w środowisku edukacyjnym, że czyny. Już chyba część osób wie, że taka szkoła jest. Nie, no najśmieszniejsze było to oczywiście pierwsza faza tego doświadczenia, jak na żaglach jedna z łódek musi skorzystać z pomocy holownika. Na początku było bardzo śmieszne. Ja byłem na tej łodzi i wcale nie było śmieszne. Perspektywy łodzi, na której ja byłem, to naprawdę było komiczne na początku. Z
perspektywy kilku miesięcy zaczyna to być śmieszne. To jest taki moment, kiedy trzeba coś ze sobą zrobić. Wyobraźcie sobie, że to jest 45 minut lekcji, za którą nie jest odpowiedzialny nauczyciel, tylko wy jako uczniowie. Jednym z największych praw w czasie pracy własnej jest fakt, że możecie się nudzić i nie robić nic, przy założeniu, że nie przeszkadzacie innym. Bo nuda też jest jednym z większych darów, jakie my jako szkoła możemy zaoferować uczniom. Bo z nudy rodzą się ciekawe pomysły, a przynajmniej mogą się zrodzić ciekawe pomysły, a przede wszystkim może się zrodzić odpowiedź na pytanie, co mnie interesuje i czym chcę się w życiu zająć. Bo to jest sztuka zająć się sobą. Łatwiej w szkole jest usłyszeć od kogoś, co masz robić, co czytać, jakie zadania rozwiązywać, na której stronie się w podręczniku odnaleźć, a tu trzeba samodzielnie coś wykreować. Odwaga. Frajda z życia, frajda z uczenia, frajda z bycia w szkole. O, wow, szkoła może być wesoła i ciekawa. To jest moje pierwsze skojarzenie.